Siemano, z tej strony Slayer i witam was po mojej długiej przerwie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj będziemy ogrywać sobie tytuł z PlayStation 2, gdzie od razu z góry chcę was przeprosić, że będzie niestety niezbyt standardowa rozdzielczość i jakość nagrania może być też niezbyt fajna, ponieważ jest to bardzo stary tytuł, gdzie z roku 2005, a będzie to Mortal Kombat Shaolin Monks. Przygodówka z elementami mordoklepy, ale to zobaczycie za chwilę sami. Dobrze, myślę, że wybierzemy sobie postać. Kim? Ja, jako że to jest mój faworyt od bardzo długiego czasu z Mortal Kombat, więc wybieram sobie Skorpiona. Poziom trudności normalny. Ja was zostawiam z intrem i słyszymy się za niedługo. Thank you.
your first Mortal Kombat tournament. Earth has been spared, but Shang Tsung is a poor loser. This is Goro's lair. It is one of Shang Tsung's traps. You must find your way off the island before it crumbles into the sea. Make your way to the Wuxi Academy. No i dobra, wylądowaliśmy w jakimś lochu, to się nazywa Goro's Lair, czyli to było chyba, tak dosłownie tłumaczył sobie, z legowisko Goro, także ja mam nadzieję, że tego bydlaka tutaj nigdzie nie spotkam, bo nie chciałbym się na razie z nim tłuc. Ale co to? Ej, co to za oczy? A, to tylko jakieś dziśki. Dobra, trzeba taki, lejemy ich. Get over here. Standard. Trafiony. Bardzo ładnie trafiony. Myślę, że go trafię tą włócznią. Od tyłu to nie po bożemu. Nie uczycie? Oż ty ciuli, złomony. Dobra, mamy pierwszy exp. Ale dlaczego exp? A dlatego, że im więcej expa, tym się więcej umiejętności odblokowuje. A tutaj powiem szczerze, można bardzo fajnie rozwijać postać, ale to zresztą zobaczycie niedługo. Nie bij mnie, ździsiu. Bo jak ja cię zaraz pizgnę, to się dowiesz, co to znaczy. Dobra, przyciągnę sobie go. Get over here. Oż ty. Ej, bij ją. Pięknie. No i w sumie 400 expa już zdobyte, no całkiem nieźle, całkiem nieźle. Dobra, jakby to... Aha! Myślę, że będę... Że tą serię poprowadzę tak, że... W każdym odcinku postaram się pokazać po prostu jedną lokację, także... całą lokację Jaskini Gora zrobimy sobie w pierwszym odcinku, a potem zobaczymy, co będzie nas czekać dalej. Aha, muszę zablokować, dobra. A ja go leję. Dobra, i zablokowany. Teraz się skapłem. XD. Dobra, przebiłem go. A co tutaj? O, filmik. Dobra, okej. To teraz sobie to. Przetestujemy. Oj, Raiden, to nie działa. Sorry. Nie trafiłem, kurwa. Myślę, że jeszcze z buta pociągnę. Ale się nie udało. Trudno. No nie, to Sting. Kocham to. Powiem szczerze, że gość, który to wymyślił, jest po prostu pierdolonym geniuszem. Dobra, czy dobijemy większe combo? Nie, 37. Czyli musi mnie to zadowolić. No trudno. O, 900 expa, nice. 1350. W sumie fajnie się to rozwija. Dostał buta. A właśnie, zastanawiam was pewnie, dlaczego wcześniej Kung Lao powiedział, że Liu Kang za tobą. Otóż dlatego, że generalnie głównymi protagonistami tej części Mortal Kombat są Liu Kang i Kung Lao. Ale
twórcy dali nam po prostu tak jakby możliwość zagrania też innymi postaciami, czyli właśnie Skorpionem. Skorpiona normalnie w grze odblokowujemy, jeżeli przejdziemy całą fabułę właśnie jako Liu Kang. A Kung Lao odblokowujemy, jeśli przejdziemy fabułę jako Sub-Zero. O Boże, odwrotnie, sorry. Sub-Zero odblokowujemy, jak przejdziemy fabułę jako Kung Lao. Przecięty, ładnie. Nice. Dobra, otwieraj tą bramę, Zdzisiek. No i dobra, Zdzisiu nam pięknie otworzył. A my przechodzimy dalej. Dobra, na ten most chyba się musimy dostać. Nice. O, żyćku, hehe. Boom. Było coś? Nie było nic. Johnny Cage! Stary znajomy. Nie poczeka niestety. Dobra, rzucimy. Trafię? A pewnie. I but. Dobra, ten miecz w sumie sobie jeszcze może wezmę. Może mi się jeszcze przydać. Powiem szczerze, że ta gra ma dla mnie naprawdę bardzo duży sentyment, gdyż to jest jedna z moich pierwszych gier, które miałem na PlayStation 2. I ciekawostka, nagrywam właśnie z PlayStation 2, więc dlatego, jak mówiłem na początku, może być troszkę zjechana rozdzielczość. Spróbuję to w późniejszym czasie zrobić na emulatorze, może będzie lepiej, ale zobaczymy. A to kto? A, Reptile. No tutaj powiem szczerze, Reptile ma fajną stylówkę w tej części. Tak odbiegnięty trochę od klasyki. A, nie trafiłem. Dobra, weź se spadnij. No. Chociaż zmarnowałem trochę expa, ale... Come here. Jeszcze trafiony, pięknie. Nice. Dobra, poczekamy aż exp wleci, bo się przyda. Bardzo ładnie, 400 expa wpadło. I za chwilę będziemy mogli sobie odblokować kolejną umiejętność. Ale myślę, że ja sobie odblokuję płonącą pięść. Czerwony żeton. To chyba dawało fatality z tego co pamiętam. A no tak, zgadza się. Trzeba napełnić pasek i wykonać fatality, żeby stąd wyjść. Dobra, no to jedziemy. Nie przeciągnął, kurwa, szkoda. Ale też w sumie ten mój pad działa jak chce, że tak powiem. Czasami działa, czasami nie, no i tak to jest, jak się coś ma od nowości. Fatality, jedziemy. Góra, góra, dół, dół, kwadrat. Co to będzie? Czyżby? Tak, klasyczne fatality.
No, i możemy się stąd wynosić pomału. O, 3000 expa, dobra, zobaczmy, co możemy sobie odblokować ze specjalności. A, północa 5 w locie, to nie. O, to tak. Albo to, co to jest? Aha, pamiętam, że to jest zajebiste akurat, tylko że... Aha, to chyba dawał, ostatnie właśnie ze włóczni dawało coś takiego, że skorpion po prostu tak jakby... Skorpion tak jakby kręcił tą całą włócznię koło siebie, ale to zobaczymy. 10 tysięcy chyba expa na to potrzeba. Czyli 13 tysięcy, żeby odblokować wszystko zaraz. Ja oczywiście kolejne paski ładowania będę wam wycinał, bo to jest trochę bezsensowne, żeby to oglądać, ale no jak już niestety się zagadałem. Jak już się tak zagadałem, że te paski zostały, no to co zrobię? Ej, ty, nie pozwoliłem ci mnie uderzyć. Chodź tu, zjaram cię. O, ty pajacu! Ej, przegiąłeś teraz. Następny. Podpalony, pięknie. Dobra, trzeba się stąd wynieść. Trzeba go rzucić. Ej, ty, gościu! Anim zakręcił, kurwa. Przyciągnę go sobie. Chodź tu. Nice. To było fajne wykończenie. Podobało mi się. Dobra, wychodzimy stąd. Dobra, idziemy dalej. O nie, ktoś popsuł most. Dlaczego popsuliście most? Okej, mogę sobie zmienić kamerę, ale czy chcę? Nie, ała, spadłem sobie na kolce. Ojoj, a to kto? A to jakieś nie wiadomo co. Nie przerwać kombo za bossa i będzie dobrze. Ups. Aj. I po kombie. Ale w moment, fatality jest. Chodź tu. Cze, sam go zabił. Co za cymbał. Kurde. Gdzie jest ta moja forma sprzed tych lat, co mogłem kręcić komba po 50? Chyba mi uciekło. No dobra. Przecież to na pewno nie jest jeden jedyny boss, ludzie. Na pewno nie. Dobra. Macie jeszcze raz fatality. Jeszcze raz fatality, trzymajcie ode mnie. Może tym razem się uda Toasty. Tym razem też nie, niestety. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Co, kolejny rozwój? Kolejny fatality jakieś? No, zobaczymy. No nie pamiętam już. Aha, długi skok. Dobra, zajebiście, przyda się. Dobra, zawijamy się stąd, myślę. Ale trafione, jak małyż. Teraz tu trafić. Kurde, no jak małyż normalnie, no. Dobra, i co? I tu mamy kolejny przerywnik.
Co? Scorpion Sten? Aha, no tak, zapomniałem, że przecież to normalnie to Liu Kang jest protagonistą z Kung Lao. Leć stąd! Ej, ty mnie już wkurzasz, gościu. Miłej podróży. I do portalu. Dobra, myślę, że obejrzymy jeszcze ten filmik i będziemy pomału kończyć odcinek, myślę. The blood he spilled in his brutal conquest of Outworld is impossible to measure or imagine, as was his hunger. Once all he could see was under his control, Shao Kahn turned his attention to Earth. But the Elder Gods had created a mystical tournament to protect Earth, known as Mortal Kombat. Shao Kahn could only lay claim to Earth if his champions were victorious in the tournament. Thus far, Earth's warriors have triumphed, saving Earth. But some fights only require a lone victory, and all can be lost with a single defeat. You have ensured peace for Earth once again this day. But there is no power in these medals apart from the knowledge you must carry into every battle. That no one is a champion alone. If one of us is in chains, none of us are free. If even one succeeds, the victory is ours. Liu Kang. You have defeated the sorcerer Shang Tsung. You have saved this realm as your forefathers did from his evil. You are Earthrealm's champion and hero. Thank you, Master Raiden. When next the tournament is fought, it will be my ancestors that are honored. Sonya Blade, you were a warrior before the tournament began. But here you have been tested and triumphed against enemies beyond Earth's measure. Thank you, Master Raiden. I know you have your chief officers to report to, but know that you will always have friends here and warriors willing to help you in your future missions. Sir. Johnny Cage. Lay it on me, Raiden. Bow, you idiot. Despite your natural shortcomings, you have proven yourself a valuable ally against Shang Tsung. You have the respect of myself and the Shaolin Order. Master. Ah, Kung Lao. Family honor is not won in a single day. It is won all the days of a life. It is won in fidelity and faithfulness. It is achieved through perseverance. There is not a warrior here that would have survived if you had not warned them of the traps in Goro's lair. Your family has been honored. Your friends honor you as well. For the moment, you have earned rest. Enjoy the peace you will find walking these grounds. Came from. Defend the Academy!